Strefa Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej. To właśnie tu, we współpracy z Akademickim Radiem Luz, portalem Pryzmat Wiadomości PWR, zorganizowaliśmy Dzień Mediów z udziałem największych dziennikarskich sław. Tak, było w listopadzie, a już 16 maja w piątek wnętrze Strefy Kultury Studenckiej wypełnią się gośćmi zaproszonymi na galę drugiej już edycji Styk Kamera Festival organizowanej przez Styk, telewizję studencką Politechniki Wrocławskiej. W tym roku konkurs na najlepszą telewizję działającą na uczelniach wyższych w Polsce rozgrywać się będzie w poszczególnych 5 kategoriach. News, program o tematyce naukowej, program o tematyce kulturalnej, program humorystyczny oraz program cykliczny. Natomiast głosowanie na poszczególne kategorie potrwa od marca do maja. W tym czasie będziemy mogli na żywo w naszej telewizji poznać zwycięzców poszczególnych kategorii. Tym sposobem poznamy najprężniej działające polskie telewizje studenckie. Rozstrzygnięcie pierwszej kategorii konkursowej Styk Kamera Festival już 17 marca w programie realizowanym na żywo w naszym studiu telewizyjnym. Chcecie być na bieżąco ze Styk Kamera Festival? Zaglądajcie na stronę skfpwr.wroc.pl. Także ja będę Was o wszystkim informować. Wasza Ola ze Styku, Telewizji Politechniki Wrocławskiej.